Siema, jestem Faga, a dzisiaj pogadamy sobie o pewnym anime, które naprawdę mega pozytywnie mnie zaskoczyło. Mowa tutaj o anime Aonohako, które niedawno zaczęło wychodzić. Muszę przyznać, iż mimo dopiero 5 odcinków, to jestem naprawdę zachwycony tą produkcją. Wiele z was może kojarzyć to anime z mangi, która jest bardzo popularna. Ja osobiście do niej nie zaglądałem, ale może kiedyś się skuszę, zwłaszcza gdy, no, nie będę mógł spokojnie wysiedzieć, czekając na kolejne odcinki, ale okej. Przejdźmy do sedna. O czym tak właściwie jest to anime? No, generalnie jest sobie taki chłopak, Taiki Inomata, który jest uczniem 3 klasy gimnazjum. No, chłopak chodzi do szkoły o nazwie Aimei Academy, która jest połączona z programem sportowym. On akurat za sport obrał sobie badmintona, gdyż nie przepadał za sportami drużynowymi, głównie za sprawą tego, iż gdy grałem w pojedynkę, to po prostu sam odpowiada za swoje błędy i sam jest winny w przypadku przegranej. Nasz bohater przychodzi praktycznie na każde otwarte treningi, lecz ku jemu zdziwieniu nigdy nie udaje mu się być pierwszym na sali, ponieważ zawsze, ale to za każdym razem, wyprzedza go pewna dziewczyna o imieniu Chinatsu Kano. Albo Hinatsu? Dobra, powiedzmy, że Hinatsu, nie wiem. No i okazuje się ona być uczennicą pierwszego roku liceum, natomiast ona za sport obrała sobie koszykówkę. Sytuacja jest taka, że nasz pan badmintonista... Kurwa, czekaj, to się tak odmienia w ogóle? Zapisałem to w scenariuszu, ale nie jestem teraz pewny, nie? No czyli po prostu Taiki, tak? O niego chodzi. No to okazuje się, że jest on zakochany właśnie w Hinatsu. I problem niestety jest taki, że ta dziewczyna jest bardzo popularna w całej szkole i w sumie nie tylko w tej szkole. Natomiast Taiki... No, on jest... no go praktycznie nikt po prostu nie zna, nie? Jakby on aż nie jest aż taki popularny. Więc no, nasz kolega ma po prostu bardzo wielu konkurentów do tego, aby jakkolwiek zbliżyć się do Hinatsu. I tu nagle dzieje się totalny plot twist, tego się nikt nie spodziewał, ponieważ, uwaga, dziwnym trafem Hinatsu zostaje współlokatorką Taikiego w jego własnym domu. Tak więc zaczynają mieszkać razem, co przy okazji zbliża ich do siebie. Dowiadujemy się także o tym, że... Dowiadujemy się także o celu, jaki dziewczyna sobie wyznaczyła. Konkretnie to chce ona się dostać na zawody rangi krajowej. No i gdy Taiki się o tym dowiaduje, to on również sobie właśnie ten cel obiera. Dlatego zaczyna coraz ciężej trenować, coraz więcej. I nawet w szkolnych rozgrywkach pokazał się z bardzo dobrej strony. Zwłaszcza w meczu przeciwko Kengu Haryu, który bez wątpienia był numerem 1 w całej szkole. Prawda, nasz bohater przegrał pierwszego seta, nie pokazując w nim nic specjalnego. Natomiast to, co zrobił w drugim, no, tam się wykazał. Prawda, też przegrał, ale... Ale ku zdziwieniu, od pewnego stanu wyniku okazało się, że był on w stanie iść łeb w łeb właśnie z tym przeciwnikiem. Tak też właśnie Taiki nie zaprzestaje ciężkich treningów. A najlepsze przede wszystkim jest to, że robi to tylko i wyłącznie ze względu na uczucia do Hinatsu. I jak mam być totalnie szczery, to dla mnie na ten moment jest to jedno z lepszych anime tego roku. To tak totalnie bez jaj. A przypominam, że przecież ten rok uraczył nas kilkoma naprawdę mocnymi tytułami oraz kontynuacjami, ale dawno nie czułem takiej przyjemności po prostu przy oglądaniu anime. Dlatego no szczerze wam je polecam. Jest to takie anime, takie trochę na wieczór, być takie po prostu... przed spaniem sobie obejrzeć, pochillować. Jest bardzo przyjemne, ma fajne poczucie humoru, jest takie po prostu lekkie do oglądania. I tutaj normalnie, czeku, zarzucę tekstem niczym Konopski. Uważam, że jest to czarny koń tego roku, jeśli chodzi o najlepsze anime. No i co, dajcie znać, czy również je śledzicie, albo czy macie zamiar się za to anime zabrać. No co, no ode mnie to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Bye-o. Let's go!